Dzień dobry, znajdujemy się w miejscowości Gronków. Dzisiaj moim gościem, a właściwie inwestorem, który zdecydował się na zakup pokrycia dachowego Thunder i wybrał fotowoltaikę od Revolt Energy jest nie kto inny jak Dawid Kubacki. Cześć Dawid. Cześć, dzień dobry. Dawid, no w tych słowach wstępu powiedziałem już na co się zdecydowałeś. Skąd pomysł na to, żeby iść w pokrycie dachowe z posypką? To rozwiązanie mi się od dawna podobało. Jest to ta blacha taka bardzo, bardzo gontopodobna. No gonty u nas w naszym regionie od dawien dawna królowały. No wiadomo, że to jest mniej trwałe rozwiązanie, więc taka blacha z posypką poza tym aspektem takim wizualnym, estetycznym, no spełni też swoje zadania przez długie lata i myślę, że tutaj to było główną przyczyną, dlaczego się właśnie na to zdecydowałem. Mówimy o budynku gospodarczym, o garażu, który zbudowałeś, ale jak na to patrzę, to zastanawiam się, czy ty drugi dom zbudowałeś. No tak, wyszło to dość spore, ale też tutaj zapotrzebowanie, jakie było na panele fotowoltaiczne, no spowodowało to, że troszeczkę tego dachu potrzebowałem. Jakoś nie chciałem robić instalacji na gruncie, nie do końca mi się to podobało, więc zdecydowałem, że będzie to stało na dachu, a z racji tego, że na domu tego miejsca na dachu nie ma, więc powstał garaż, który i tak chciałem kiedyś zrobić. No a jak już zacząłem go projektować, to no, okazało się, że tutaj zielenie trzeba dodać, ściankę kolankową i robi się z tego prawie dom. No a jak wiadomo, miejsca takiego na różne rzeczy nigdy za mało, będą się miały gdzie puchary podziewać. Płynnie przeszedłeś mi do fotowoltaiki, do tego, że zdecydowałeś się na ten ruch. Już wiem od ciebie, że to budynek, który zaprojektowałeś, dostosowałeś do tego, ile potrzebujesz. Jak wyliczaliście to, ile będziesz potrzebował energii? Wygląda to w ten sposób, że zmieniłem źródło ciepła w domu na pompę ciepła. No ona troszeczkę tego prądu potrzebuje. I z tych wyliczeń wychodziło, że około tych 10 tysięcy kWh na rok ta pompa ma zapotrzebowanie na energię elektryczną. No i z racji tego, że takie mamy przepisy, a nie inne, najkorzystniejszą ofertą była właśnie ta instalacja do 10 kWp i taka właśnie powstała u mnie na garażu. A przed tym, jak zaczęliśmy dzisiaj nagrywać, sprawdzałeś w swoim telefonie, czy produkuje, jaki wynik daje. Jak tylko przyjechaliście, no to od razu telefon sprawdzam, czy działa. Mówię, jak coś, to będę reklamował od razu. A myślę, że wyniki są całkiem w porządku. Na tą chwilę od grudnia, kiedy instalacja była zamontowana, mamy no niecałe 8,5 MWh. Pięknie. Także... Więc całkiem nieźle. Myślę, że powoli się zbliżamy do tego pułapu, że ta fotowoltaika może pokryć po prostu zapotrzebowanie pompy ciepła na prąd. To jest tak, że wspominasz, że od grudnia, czyli w zimie to już wystartowało, jak miałeś pompę ciepła, zasilanie szło ze słońca? Tak, no wiadomo, grudzień jeszcze zeszłego roku był taki dość mocno intensywny, jeżeli chodzi o opady śniegu, więc no, dużą część tego miesiąca panele były po prostu pod śniegiem. Ale kiedy już ten śnieg troszeczkę stopniał, styczeń, luty, marzec, już zaczynało rzeczywiście pracować bardzo, bardzo ładnie. W marcu już ponad chyba 1200 kWh naprodukowało, więc całkiem konkretnie. Wiadomo, że to są warunki atmosferyczne, no tego się nie przeskoczy. Jak wygląda twój czas jako czynnego sportowca w takim razie? Na 365 dni w roku, ile ty jesteś poza domem? Myślę, że tak próbowałem robić takie porównanie, nie liczyłem nigdy takiej pełnej statystyki, bo po co w sumie, ale mniej więcej wygląda to w ten sposób, że tak jak wspominałem, latem tydzień jestem w domu, tydzień jestem na obozie. Zimą ta proporcja jest troszeczkę mniejsza, bo przeważnie te 4 dni jesteśmy na wyjeździe, na zawodach, a 3 dni w domu. Wiadomo, są tam różne wahania, ale taka jest mniej więcej tendencja. Wiem, że twój dom czerpie energię z fotowoltaiki od Revolt Energy. A skąd ty czerpiesz energię, żeby mieć ją na co dzień, żeby mieć ją w domu, przy tym, że wiem, że prywatnie, że masz małe dziecko i przy tym, żeby jednocześnie być mistrzem? Tą energię tak naprawdę staram się czerpać ze wszystkich możliwych źródeł, rozpoczynając od właśnie domu, od żony, od córki. Od tego, że teraz mam więcej czasu na to, żeby z nimi móc go spędzić, odpocząć. Po kibiców, którzy też tej energii bardzo dużo przynoszą, kiedy przychodzą na spocznie, są z nami, chcą się z nami dzielić tymi emocjami.
to jest coś, co myślę napędza każdego sportowca do tego, żeby dawać siebie więcej i robić to najlepiej, jak się potrafi. Jak Dawid powiedział, niesamowitą energię czerpię od Was, więc bardzo Was proszę, dmuchajcie w telewizory, trzymajcie kciuki. Dawid, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.